Ten tydzień rozpoczął się słonecznie, ale rzut oka na termometry wystarczy, żeby stwierdzić, że wrześniowe słońce nie grzeje już tak mocno. Mimo wszystko słupki rtęci zabrały się do pracy i na dobry początek tygodnia pokazały 20 stopni. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, ten wynik mają powtórzyć też we wtorek. Po gliwickim niebie przesuwają się jednak chmury, które w środę mogą przynieść deszcz i nieco niższą temperaturę. Wygląda na to, że parasol to gadżet, z którym nie warto rozstawać się jesienią. W tym tygodniu może się nam nieraz przydać. Pogodowe mapy dają nam jednak nadzieję na to, że końcówka września i początek października przyniosą nam piękną złotą jesień i nieraz zachęcą do spacerów. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia jutro.